Cały czas powtarzam, rób Roszadę. Gary Kasparow mówi, bezpieczeństwo króla is number one priority in chess. To jest podstawowa, najba z najbardziej podstawowych zasad na świecie. Wałkuję to wszystkim, praktycznie na każdym filmie. Ale czasami i to. Nie wystarcza, żeby to pojąć. Witam Was serdecznie, Kosak Czes z tej strony, no i zapraszam Was na analizę rundy numer dwa, gdzie zagraliśmy sobie z bardzo sympatycznym klubem LKS Lublin, natomiast najmłodszy zawodnik w tym klubie jest chyba na, na, pierwszej, no tak, na pierwszej szachownicy Antoni Paprocki, który zwyciężył. Z naszym y, liderem Galperinem Platonem, więc na pewno gratulacje należą się Antkowi. antek ma nie 18 lat, 19, coś takiego. Y, natomiast mój przeciwnik, to już jest dorosły, dorosły człowiek, mistrz polski informatyków, y, przez pozostałe 10 lat to jest zawodnik, który grał tylko i wyłącznie. Jeśli chodzi o szachy klasyczne, właśnie na tej pierwszej albo drugiej lidze. Pierwsza liga, druga liga, pierwsza liga, druga liga i tak. Jeden turniej klasyczny do roku. No to jest właśnie ta liga. Zaczął od posunięcia 4 bez komentarza chyba, skoczek f3, d5, e bije d5, c bije d5, skoczek e5. To jest taka ciekawa linia, którą grał kiedyś Jan Krzysztof Duda przeciwko Wojciechowi Morandzie. Może się to wydawać dziwne, że tak sobie skaczemy skoczkiem bez pardonu i w sumie bez większego też powodu. Natomiast kryje się zatem taka idea, żeby zagrać goniec b5. Podobnie ze mną nawet grał Jan Krzysztof Duda. Nie wiem w sumie, czy nie identycznie. Na Mistrzostwach Świata w Uzbekistanie. Dlatego zagrałem taki ciekawy ciekawy ciekawe posunięcie A6, który może trochę wybić z rytmu, bo też się wydaje niestandardowo, ale jeśli przeciwnie gra niestandardowo, no to w sumie dlaczego ja nie mogę zagrać niestandardowo? No ale też właśnie profilaktycznie, bo tego ruchu gońca B będzie już nie będzie. D4, Skoczek C6, Skoczek bije C6, B bije C6, C4 oraz ruch E6. Kojarzyłem właśnie jak kiedyś, kiedyś przeglądałem sobie te pozycje, to wiedziałem, że taka struktura jest w porządku. Mimo tego, że ten goniec się wydaje być takim trupem, natomiast mój plan, moim planem kiedyś będzie to, żeby zbić na C4, zagrać goniec B7 i zagrać posunięcie C5 i wtedy ten goniec będzie miał dla siebie bardzo, bardzo dogodną placówkę. Na razie zanim to, to trochę jeszcze ruchów trzeba wykonać. Skoczek C3 oraz skoczek E7. Tak mi się wydawało, że idą moje notatki. Nie powtarzałem ich zupełnie, gdyż tak jak mówię, no na nieby. Było za dużo danych na pana Michała Mirosława. I trochę tak, nie to, że improwizowałem, ale nie, nie wiedziałem, czy podążam główną ścieżką teoretyczną, czy, czy nią podążam. Podążam czy nie podążam? Dobra, nie ma znaczenia. Właśnie, skoczek E7. Chciałbym tego skoczka ustawić na F5 i y, potem jakąś presję wnieść na pionku D4. Y, jeśli białe zbiją, C D5, to po C bije D5 już raczej nie będę chciał wstawiać skoczka na F5, a tak bardziej prosto na C6, gdzieś go nie d6, krótka roszada, Hetman C7, wieża B8, mogę jakieś y, bardzo zdrowo się ustawić, <laughs> przepraszam. Oraz jakąś granatę skrzydle Hetmańskim kontynuować. Goniec C4 ze strony białych. W sumie taki ruch, taki ruch logiczny, bo ja trochę czekałem na ruch tego białopolowego gońca. Na przykład, nie wiem, posunięcie goniec E2, czy też goniec d4, które chciałem zbić na C4. Czyli to jest ruch w zgodnie, zgodnie z naszym planem idący. Goniec C4 oraz skoczek, skoczek F5. No tylko właśnie, ja tak jakby wyczekując ten ruch gońca, ja chcę zbić na C4, żeby ten goniec ruszył się dwukrotnie, a ja wykonuję to, co i tak chciałem zrobić. Więc goniec C4 jest całkiem przebiegłe. No ale właśnie tak zastanawiałem się, jeśli ja teraz zbiję na C4, no to białe odbiło pionka w jednym ruchu, a nie w, a nie w dwa ruchy. Więc trochę niekorzystnie mogę wyjść na tej wymianie. Jestem zblurowany oczywiście znowu, ale o, przepraszam, nie wiem, taka merka nie nadaje się niestety. Gdybym od razu zagrał skoczek F5, to teraz białe są sprytne i biją na D5, bo ja właśnie nie chcę mieć skoczka na F5 w sytuacji, kiedy już sytuacja w centrum jest wyjaśniona, dodatkowo ten, ten skoczek jest podbiciem, bo po skoczek bije do 4 Hetma na 4. No niestety mam z tym skoczkiem problemy. DB C4, goniec bije C4, skoczek F5, goniec E3. Nie nie sądziłem, że białe muszą tak grać. Ja się spodziewałem tego, że albo białe zagrają goniec E5, obronią pionka w taki sposób, albo nawet postarają się zrobić roszadę. I będą próbowały coś kombinować w zamian, jako, za jakąś tam rekompensatę. Jeśli wymienię Hetmanem na D4, mówię wymienię, bo atakuje dwa gońce, jeszcze atakuje Hetmana, więc białe przypuszczalnie muszą zbić. Skoczek bije d 4 jeśli czyń coś wieża FD1, C5, skoczek A4, i tu skoczek idzie na B6. Jak ja bym tą wieżą uciekał, no to ja nią sobie za daleko nie ucieknę, bo sobie ją stracę. Skoczek A4, właśnie taka denerwująca jest linia. I. Tu szczerze powiedziawszy, nie, nie, nie do końca mi się to podobało, więc ja nie wiem, czy ja bym po bił hetmanem na D4, czy może skoczkiem na D4. Ale już bicie skoczkiem na D4 otwiera przeciwnikowi linię D, więc może gdzieś wyjdzie hetmanem, powiedzmy, gdzie on może sobie wyjść? Tu? Dajmy na to. Za chwilę jakieś wieża D1. Może obiektywnie nic tutaj nie ma, mogę się zdrowo rozwinąć i za chwilę zagrać c5 tego skoczka podeprzeć, jest na to spora opcja no to może nie wyjdzie hetmanem na przykład na g4 może wyjdzie a to pod jakieś e5 podchodzi, ale tu już linia e no, się yy, czeka, czeka aż się wykorzysta więc yy, zastanawiałbym się na pewno wydawało mi się, że to jest całkiem praktyczna decyzja a biały goniec e3, czyli widzicie, goniec e4, goniec e3 yy, przypuszczam, że białe skojarzyły sobie ten fakt że nie ma tego złego pójść na taką pozycję, bo przecież można było właśnie zagrać tak i po C4 skocze f 5 teraz zagrać go nie C3 i mamy dokładnie tę samą pozycję co w, co w partii. Więc biały uznały dobra, straciłem tempo, ale i tak mógłbym doprowadzić pomiary sens w pomiarę sensownych ruchach do tej pozycji, więc spoko. No i teraz uwaga: Krem de la Krem całej partii, moim zdaniem. Ech, w trakcie partii czułem. Że jest to pozycja krytyczna, bo białe właśnie straciły tempo, i ja muszę podjąć decyzję. Tylko. No, jestem naprawdę ciekaw, co potem powie nasz krzemowy kolega. Bo mogę jak człowiek zagrać tak, i po tym zagrać tak. I gramy sobie w szachy. Gram zagram sobie może go nie Czas, jakoś tego pionka na D4 zaatakuje. Może Hetman C7 wieża D8, goniec, B7, jakiś C5. No po najprostsze szachy, jakie są tylko możliwe. I gramy sobie dalej, tak? Ale spodobał mi się bardzo mocno ruch C5, bo ja tutaj zauważyłem, że ten goniec na C4 jest niebroniony. A jeśli ten goniec jest niebroniony, no to wiemy dobrze, że niebronione figury lubią paść ofiarą jakieś taktyki. No więc C5. Nie można zagrać na przykład ruchu D5, bo jest skoczek B3, FB3, Hetman H4. I gońca zdobyła. DB c5 też nie jest najlepszy, bo, bo d c5 ja bym chciał y, skoczek bije e3 zagrać wymiana hetmanów, goniec bije c5 mam parę gońców, lepszą strukturę pionową, no przypuszczam, że to jest pozycja spokojnie, dużo, dużo lepsza pozycja czarnych y, nie wiem, jakaś wieże f1, króle 7, mogę sobie się bezpiecznie schować, nie to jest pozycja cud, miód marzenie, to jest do jednej bramki praktycznie y, jest może nawet szansa, że obiektywnie ta poza jest wygrana no i gram c5 ale ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest ruch rozwojowy. Przede wszystkim ja otwieram pozycję mając króla w centrum, tak? Zdawałem sobie z tego sprawę, ale uznałem, że tutaj jest konkret. Uznałem, że tutaj jest, jest konkretne podejście, bo białe mają Hetman F3. Atakują moją wieżę. I na początku liczyłem jakieś CB1D4, ofiary jakości, Hetman B8, D bije 8, db 3 ale nie mogłem niestety obiektywnie ocenić, co się dzieje tutaj po wieża D1. I E bije F2, Król E2. I teraz tak, mój Hetman jest atakowany. Jak zagram Goniec D6, to nawet białe mogą tak spróbować pójść. Goniec A6, Hetman A6, Roszada i koniec 4. I tutaj jakoś bardzo dużo dziwnych rzeczy się dzieje. Nie wiem, może mam jakieś Hetman H4, może jakoś mogę z tego się wykaraskać. Natomiast to nie jest jedyna opcja, na jaką mogą pójść białe, bo białe też mogą może od razu Skoczek E4 zagrać, jakoś tego gońca zaatakować. Jak zagram Hetman C7, to z kolei Goniec bije A6, i tutaj na tym Rentgenie mogę sobie za chwilę bardzo szybko przegrać. No, Skoczek E4 dokładnie, Więc y, nie zagrałem C, bije D4. Uznałem, że, no właśnie, jak zagrałem zagrają białe wieża B8, to teraz jest ruch D5. Y, I to mi się nie podobało, bo nadskoczek bije E3, teraz białe odbijają Hetmanem na E3. Właśnie to jest ta różnica, że, y, że przy pionku na D5 białe mogą odbić Hetmanem, y, bo przy biciu pionkiem cały czas jest ten sam motyw Hetman H4. No, i jak zbił od białych Hetmanem, no to tutaj zobaczcie, jest trzykrotny nacisk na, na punkt E6, który jest, a ten punkt jest praktycznie najważniejszym pionkiem w pozycji, bo on broni mojego króla, tak? Więc ja nie mogę stracić tego pionka. Zatem pomyślałem, że najpierw sobie wtrącę bicie na E3 i wymuszę na białych odbicie pionem. Ja wiedziałem, że to się wiąże z otwarciem linii F, ja byłem tego świadomy. No, tylko nastąpiła mi skalkulacja. No, ja nie, nie, nie przeoczyłem jeden ruch, licząc to, licząc to wszystko. Bo ja uznałem, wiecie, idea poługajewskiego, wieża A7. Dlaczego poługajewskiego? Bo jak mamy wariant yy, Najdorfa w obronie sycylijskiej i grajmy wariant poługajewskiego, to tam białe, czarne grają wieża A7, wieża D7, jest taka idea. Możecie sobie sprawdzić, jak mi, jak mi nie wierzycie. I wiecie, wieża A7 broni pionka. No i jakoś uznałem, że mam parę gońców. Bardzo mi jakoś zależało na tym, żeby mieć tą parę gońców. Co ciekawe, teraz ten pionek na d 4 też jest nieruszalny, bo po D5 jest Hetman H4. Właśnie dlatego wzbiłem na E3 od razu. Białe robią Roszadę. No ja gram cb d 4 Ja sobie policzyłem coś takiego. Jak białe zagrają wieża, ED1, wieża AD1, ja zagram sobie Hetman C7. Wieża b d 4 bo trzeba jakoś obronić też gońca. Wieża b d 4 goniec D6, atakuje na H2. Jak coś to zagram goniec C5, a jak nawet nie, to zrobię Roszadę. I myślałem, że ja mogę się wstrzymać z Roszadą, bo sobie wszystko ładnie policzyłem. I y, że zrobię roszadę. W bardzo już. Y, y, w bardzo. W, mam słowo, nie umiem go przetłumaczyć. Favorable. Y, pomóżcie mi, napiszcie w komentarzach, jak przetłumaczyć. Favorable. Ale pozycja taka jest przyjemna już dla mnie, że w najlepszym dla siebie scenariuszu robię tę roszadę i jest bardzo fajnie. Y, tylko potrzebuję d4. Patrzcie jaka bomba, skoczek b5. Ja grając cb1-4 dopiero zobaczyłem ten ruch. Ja sobie zdałem sprawę matko Bosko, No W sensie, dlaczego takie ruchy przewiduję? Yy, nic dziwnego, że ja taki ruch przeoczyłem. Bo ja zagrałem jak łoś. Tak? Otwieram pozycję. Wszystkie linie, linia d, linia c, nie wyprowadzam figur. Mam króla w centrum. Nie więc nic dziwnego, że taką taktykę podstawiłem. Mega silny ruch. Po a bije b5. Zobaczcie, goniec bije b5. Jest koniec partii. Nie mogę się zasłonić gońcem na d7, bo mat. Uwaga. Nie mogę się zasłonić wieżą, bo też jest mat. Teraz ta wieża nie ma. Yy, teraz ta wieża nie może odbić na f7, bo ta wieża jest związana. A jak zagram króle 7 no to hetman f7 i hetman bije 7 Też się partia kończy. Yy, więc ja nie mogę zbić tego skoczka. Gram wieża d7. Ale to biało odbija już skoczkiem na d4. I zobaczcie, jaki tu, no, tutaj nastąpił. Transfer, że skoczek na C3 nic nie robiący, teraz jest na D4 i on patrzy mi na E6. I tu ja muszę już w ogóle mega uważać, żeby nie dostać jakiegoś strzała na E6. Jakbym chciał wyprowadzić tego gońca normalnie go nie C5, to lud. Albo może nawet tym lud. <coughs> może tym. FB6 i Hetman H5. G6, Hetman C5, więc naprawdę. Jest ostro. Jak goniec D6, to skoczek bije E6 mi się nie podobało. I tutaj nie mogłem się doliczyć w ogóle konsekwencji. F bije E6, goniec bije E6, wieża E7 na przykład, tak? No to tutaj raz, że czarny, biały mają może goniec F7, choć tu może król D7 mogę uciec i jakoś sobie, jakoś sobie z tym poradzić. Yy, to nawet jakieś ruchy typu hetman C6. Choć tutaj widziałem goniec D7 i że jakoś ta pozycja się trzyma na, na glinianych nogach, ale się... Eee, ale się trzyma, w każdym razie jakoś czułem, że to, czułem, że to trochę wychodzi z, yy, spod mojej kontroli. A może nawet hetman c6, goniec d7, goniec d7, hetman d7, jak hetman a8 to jest remis, a jak wieża d7 to jakieś wieża d1. Ja tu zobaczcie jestem tak powiązany, jestem tak powiązany, może tu się ratuje, ale wszystkie figury białych są w grze, a ja mam króla w centrum i wieżę na h8, więc no, biały robił dokładnie to, co ja lubię robić jak mam taką sytuację, czyli atakować figurami, poświęcać i do tego króla się dobrać. Lubię to robić. Yy, a teraz role się trochę odwróciły. I z racji, że ja właśnie widziałem to, że ten pionek na E6 mi wisi, zagrałem hetman B6. Uznałem, że dobra, jeszcze nie będę nic rozwijał, ale przynajmniej nie podstawię taktyki na E6. No i wieża AC1. No i słuchajcie, no taki prosty rozwojowy ruch, ale on jest tak dobry, on jest tak dobry, bo pogoniec B7, słuchajcie, jest hetman H5. W ogóle nie jest Hetman H5 i to jest, yy, i to jest koniec partii. To już jest koniec partii, naprawdę, tak mi się wydaje. Bo grozi teraz wzięcie na E6. Jak zagram G6, to jest Hetman E5, słuchajcie, i. Yy, no i wisi wieża. A jak wieża G8, to jakieś konie 6. Matko Bosko, no znowu jest przegrana. Efe, Hetman E6, i tu spada mi wieża, nie no, w ogóle dostaje mata. Yy, więc goniec B7 zagrać nie mogę, bo jest właśnie hetman H5. Czy ja mogę jakoś się od tego bicia na E6 obronić? No właśnie nie bardzo, no bo na przykład na goniec C5, które też, yy, które też tutaj liczyłem, yy, tutaj jest najprościej w świecie goniec Bije E6. No tak, go z E6. I wisi tu, wisi, wisi na C5, wisi na D7, na E7 wisi. No nie mogę dopuścić w ogóle do Hetmana na H5. Dlatego ja zagrałem sobie wieżę C7, myśląc sobie, ho, 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 kosaczek się tutaj obroni. I liczyłem jakiś tutaj luty, skoczek bije 6, gdzie muszę odbić gońcem, bo jak odbije pionkiem, to jest szach na H5, G6 i Hetman E5. Taki w ogóle bardzo ładny ruch. I tutaj, ale dalej, tutaj dalej idzie wariant, więc się nie poddajemy. Yy, bo tutaj idzie wariant, który brzmi. Jak on brzmi ten wariant? Koniec G7, koniec B5? Tak. Nie, czy to może nie w tej pozycji? Co ja tutaj liczyłem? Hetman G3. Nie, wyczekajcie to spoiler. Skoczek bije E6. A, muszę UFO zasłonić. Sorry. Skoczek bije E6. F bije E6. Co ja tutaj liczyłem? A może ta ofiara nie działa, po prostu ja już nie pamiętam, co ja liczyłem. że byłem w jakiś omamiony. Yy, omamiony strasznie. No wieża C7 zagrałem, żeby zaatakować tutaj gońca yy, i przede wszystkim, no właśnie, gońca dołączyć do obrony pionka E6. No ale zobaczcie, no jest ruch w ogóle 7-18, bo ja hetman G3, fantastyczny ruch. Ja tak siedziałem w tej pozycji i się modliłem po prostu, żeby gościu nie zagrał tego hetman G3, bo po hetman G3 jest po prostu koniec partii. A, ja, hetman H5 tutaj białe też mogły zagrać, ale ja tutaj liczyłem, że po hetman H5 Yy, ja mogę rozwiązać tę pozycję w sposób taki. A, że go C5 teraz gram. No tak, teraz gram go C5. Różnica jest taka, że teraz ja mogę gońcem odbić na e 6. Goniec C6, Hetman e 6, wieża C5, Hetman E3 i spada wieża. O, dokładnie. Tak, tak, tak. Yy, ale Hetman G3 w ogóle kolosalnie silny ruch. Kolosalnie silny ruch. Ja tutaj już czułem, że tu jest. że Ja przegram. Naprawdę. Tutaj tu się czułem, że ja czułem że, czułem, że jest źle. To jest tak dobry ruch, bo atakowana jest wieża na C7. Atakowany jest pionek na G7, więc ja nie mogę sobie tak wyprowadzić gońca na D6, bo dostanę hetman G7 na buźkę. Jeśli y, ja zrobię na przykład taki ruch, bo liczyłem też jakieś ruchy typu goniec D7. Goniec bije E6, patrzcie. I tutaj widzimy to, że ta wieża jest atakowana. Goniec D7 zagrałem dlatego, bo po goniec B7 tutaj jest szach z tej strony trzach z tej strony. No i po ABIR B5 jest wieżą, no nawet bicie wieżą na C7, tak? A z kolei, jeśli na przykład zagrałbym sobie, a nie mogę nawet gońca wyprowadzić, no właśnie, nie, no to jest w ogóle, w ogóle żenada. Goniec bije E6, no to to jest po prostu tak kończący ruch, że rany boskie. Więc ja zagrałem wieża C5, czyli mam 18 ruch partii, ja sobie robię, zrobiłem na razie manewr w wieżu tak. Wieża 7, wieża D7, wieża D7, wieża C5. Co ja robię w ogóle? Jak ja gram w tę grę? Naprawdę. Yy, I tutaj tak zagrałem, to wiecie. Wieża C5, to no po prostu, żeby nie podstawić tej taktyki z jakimś szachem, pewno żeby ta wieża była broniona. Ale co ja bym na przykład robił po ruchu A3? Nie, losowy ruch, powiedzmy, a3, znaczy, losowy, nie losowy, bo grozi teraz B4. Co ja bym tutaj robił? Nie mogę gońcem ruszyć, wieżą nie mogę ruszyć. Może, może muszę gońcem ruszyć, może goniec D7. No i... Żyjemy, ale no ja zostaję z królem w centrum cały czas. Więc nie wiem, białe zagrały, no, może Goniec Betrze, o Goniec Betrze to jest świetny ruch chyba. Tak mi się wydaje. Że to jest bardzo dobry ruch, bo grozi goniec A4 yy, i na koniec D7 teraz już jakoś do tego pionka F4, na, na, do tego F7 na pewno się można przytulać w jakiś taki albo inny sposób. Albo można Hetman F3 dokładniejsze o, Hetman F3, żeby tu zagrozić i jeszcze do szacha na A8. Białe zagrały skoczek B3. No ja gram wieża C6, muszę uciec wieżą. Nie mogę znowu uciec na C7, bo dostanę gońca B5. Wzajcie to? I po d 8 nawet wieża D1. Uff, więc gram wieża C6. I wiecie, co bym grał na koń d4? Na koń d4 grałbym wieża c5. I na koń b3 grałbym wieża c6. Brałbym tutaj remis. Bo ja nic innego nie mogę zrobić. Ja nawet nie mogę pójść wieżą sobie z linii... Ch, yy, jaka to jest linia, widzowie? Pomóżcie. To jest linia c. Bo jakieś gońce e2 się pojawiają i wisi tu, i wisi tu. Więc w ogóle dajcie spokój. Katastrofa nuklearna. Na wieża c6, brałbym tutaj remis. Nie mam, nie mam nic lepszego do roboty białe tutaj były bardzo ambitne i no i to się w sumie ceni, bardzo się to ceni, bo tu poszło koń B3. A może nawet jakieś ruchy typu B4 działają. Hetman bije B4 i kolejna linia jest otwarta. Nie wiem sam. No w każdym razie skoczek B3, wieża C6, białe mogły forsować powtórzenie pozycji, ale, chyba, ale słusznie, że tego nie zrobiło oczywiście, bo, no bo walczyły, tak. Hetman F4, tylko zobaczcie 2 minuty na zegarze są, co, nie? Widzimy te dwie minuty. To nie, jest, to nie jest dobra informacja dla białych. Bo jak się one pomylą albo zrobią jakiś niedokładny ruch, no to tak czułem właśnie, że Hetman F4 jest takim ruchem. Że ja tutaj zdobywam już szansę dla siebie. Bo ja teraz gram ruch F6. Okropny może ruch osłabiający pionka, ale już nie mam, nigdy nie będę miał problemu z pionkiem F7, bo on po prostu tam nie stoi. No wow, genialne podejście. I skoczka D4 nie ma, bo jest E5. I to jest to, co widziałem. Tak? To jest to, co widziałem? Co na Hetman E4 wymyśliłeś, mistrzu Kosakowski? Co ty wymyśliłeś na Hetman 4 Ja już... <słuch> nie, nie wiem. Co ja wymyśliłem na ten ruch? Nie wiem. Hetman 4 jest. W ogóle zupełnie o nim zapomniałem. Nie, za chwilę wy zobaczycie, co jest ze mną nie tak, bo... No dobra. Koniec B7 zagrałem. Hetman D3, wieża D6, Hetman C3, koniec E7. I tutaj już czułem, że za chwilę jak... Zrobię te roszady albo po prostu powstrzymam jakiekolwiek groźby, to ja przeżyję. No i wygram tę partię, bo przeciwnik ma minutę na zegarze. Skoczek D4, bardzo fajny ruch centralizujący skoczka. Nie mogę teraz zagrać E5, bo jest skoczek F5, no i wisi tu, wisi tu, wisi tu. Yy, dlatego zagrałem ruch K6, po to, żeby to pole F5 przykryć. No i Hetman B3, no jak już wiedziałem, że Białych to w hetmany Hetman Orany, no ja to przeżyję. Ja, ja, 100% przeżyję to. 100% to przeżyję. Zagrałem e5, wymiana hetmanów, wieża bije b6 i skoczek b3. I zrozumcie to, że jak ja już się sytuacja uspokoiła i już poczułem, że za chwilę, że za chwilę, znaczy dobra, no może nic się nie dzieje, bo pozycja no i tak jest trochę nieprzyjemna, bo tu białe mają wieżę na no ja cały czas mam wieżę na h8, 27. ruch partia jest nie zakończyłem fazy debiutowej, czaićcie to? Nie zakończyłem fazy debiutowej, bo nie zrobiłem roszady. Wow wieża da 1 jakieś gońce, daje 5 jakiś skoczki, a 5 białe mają po prostu dużo aktywności. I wiecie, co ja chciałem zagrać? Ja chciałem zagrać goniec D6. Trzymałem rękę nad gońcem. Chcę zagrać goniec D6 i potem króle 7 wprowadzić wieżę. No, tylko czemu ty się denerwujesz? Bo baran ostatni podstawił wieża bije F6. Podstawił by. Bo zobaczył to mając rękę już tak nad gońcem. Patrzcie, goniec. Tu już chciałem. Nie dotknąłem go, ale... No i przegrywam partię, tak? Po takim incydencie. Jak tracę takiego pionka, tu jest związanie. Nie, no w ogóle. W, w ta wieża, nie, ta wieża to jest jakiś bohater. Antybohater tej partii. Zagrałem więc F5, żeby tego pionka nie podstawić. No i tutaj wiecie, już wieża D1, Goniec G5, taką zagrałem na aktywność trochę. Białe pewnie obiektywnie moim zdaniem wieża C3 tu powinny zagrać. Trzymać tego pionka w taki sposób i potem jakoś próbować goniec D5, skoczek A5, skoczek C5. Myślę, że pozycja jest, dynam jest dynamiczna równowaga, tutaj no ale ja mam parę gońców, więc na pewno bym coś próbował. No i przede wszystkim przeciwnik ma minutę. Poszło f 2, ja zagrałem F4, no w końcu, w końcu, jak już nie mam Hetmanów, to już mogę otwierać pozycję. Tak, tak, to teraz, teraz to już mogę F4. Tu już czułem, że jest bardzo dobrze, bo Gońca D5, ja się nawet spodziewałem, że przeciwnik zagra goniec D5, bo to jest taki fajny kontrujący ruch, żeby po goniec bije D5 dać jakiegoś szacha nieprzyjemnego i zaktywizować swoje figury. Tylko ja na goniec D5 się przygotowałem. Tylko tu już w ogóle po F4 jest, moim zdaniem, trochę nieprzyjemnie, bo po E bije F4, goniec bije w 4 to atakuje na H2, atakuje wieże, za chwilę jakaś wieża F8 wejdzie. Więc goniec D5 to była praktyczna decyzja, choć moim zdaniem niepoprawna, bo właśnie F bije E3, króle d2 i w ruchu 31. Wieża wchodzi do gry, wieża F8 i robi tak naprawdę znaczącą robotę, bo aktywizuje wieżę i na goniec bije B7, które przygotowałem, mam teraz w wieża F2. Białe w ogóle nie mogą się obronić od wieży F2, bo jak zagrają wieża F1, no to na przykład wieża bije F1, goniec bije D5, tak, za chwilę. Więc goniec bije B7, wieża F2, król D3, wieża bije B7. I po tym wszystkim, co tu się działo, mamy pozycję, gdzie... Jestem z pionkiem więcej, jestem z pionkiem na E3, nigdy już żadnego mata nie dostanę, bo nawet moja wieża broni sobie siódmej linii, no i to już wiedziałem, że wygram, to już była kwestia, to już była kwestia techniki jakiejś, tak, król 4 nastąpiło, E2, wieża E1 i wieża bije B3, jeszcze taką taktykę na koniec znalazłem, no, nietrudną. Chodzi o to po prostu, żeby zdobyć kontrolę nad polem D2 i tego pionka doprowadzić do pola przemiany. Białe dały jeszcze kilka szachów, ja sobie zaktywizowałem króla i 40 ruch nastąpił, dodało się nam po 30 minut i w tym momencie białe się poddały, bo zauważmy, że nigdy tej wieży nie można bronić w taki sposób, bo ja sobie zbiję wieżę na C1 i wieża C1, wieża F1. Nie w drugą stronę oczywiście, bo jakbym tak zrobił, to ten pionek by mi spadł. Z kolei powierza bije Edwa. No, białe jeszcze mogłyby próbować jakichś takich sztuczek, ale tu tutaj, już z tak przybliżonym królem, mogę po prostu pójść na wygraną pionkówkę i po królew dopchać pionka i, i partię wygrywam. Beznadziejna partia. Beznadziejna partia, żenująca partia. Nie wiem, co, 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 się, co się wydarzyło w mojej głowie, co się działo w ogóle w mojej głowie w trakcie tej partii. Jestem sobie poważnie rozczarowany i po prostu fakt, że wykorzystałem warunki otoczenia, że przeciwnik miał minutę na zegarze, oraz może no w pewnym, no jak właśnie miał te już bardzo mało czasu, to już nie grał najdokładniej jak się tylko da, co jest w sumie zrozumiałe. Ale jestem sobą bardzo, bardzo mocno rozczarowany. Nic. Boję się sprawdzać tej partii z kompem, no ale tak zrobiłem z komentatorskiego obowiązku. C6, skoczek F3, D5. No to tu akurat wiem, że ten ruch A6 jest, jest w porządku. D4, skoczek C6, bicie, bicie. C4... Yy... A, G6, no, a w sumie G6 ciekawa idea, tak? bo jak teraz zagram goniec G7, to w sumie presja na pionku e, D4, tak, ma to w sumie sens. Jak zagrałem E6, no, też, jest, no też, to, to też są na pewno w porządku pozycje, bo tutaj już widzicie, białe wyró czarne wyrównują, a niekiedy nawet jakiś lekki minus się pojawia. I skoczek G6 tutaj w ogóle, patrzcie co robił, co robił czarne, bo czarne chcą zrobić, a czarne chcą dokończyć rozwój, no niesamowite. O, zniknęłem Wam deskę, przepraszam. Czarne chcą dokończyć rozwój. Wow, no co, kto by się spodziewał? Debije C4? Aha, ok. tutaj komp tak tego nie aprobuje. C5 nawet, wow, C5 nie jest aż takie, takie słabe. No ale wieża B8? No tak, ale wieża B8, właśnie jakiś koniec b na przykład? No w sumie tak. Nie, no nie, nie no, mogę zrobić ruszadę, tak? No więc no, nic dziwnego, że... A chwileczkę, wy nie widzicie, bo to się silniczek Wam zaciął. To już. O, przepraszam. Przepraszam, że tak szachownicę zniknęły, to wtedy wszystko się. Wszystko się psuje. No tak, nie no, oczywiście, no jak mogę zrobić roszadę, No tutaj patrzcie, jest Roszada rekomendowana Roszada. O, wszędzie jest Roszada, to no, ktoś by mógł powiedzieć, ale no C5 właśnie, tak? Hetman F3, skoczek b3 i tu już się pojawia plus. Bo po wieża, wieża bo się mi się nie podobało właśnie o tak jak mówiłem, i koń D4. Ale to ja nigdy nie chcę iść na taką pozycję z takimi brzydkimi pionkami. Co tutaj ten widzi go nie C6F i konie 4 no to jakiś konkret po prostu, tak? Hetman A, hetman napięć wieża B2. No nie, 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 pomyślałem jakoś o tym. Yy, intuicyjnie po prostu nie chciałem iść na taką pozycję, gdzie ja sobie tak psuję pionki. Yy, no ale silnik to silnik. No nie no, wiecie, no przede wszystkim, no jeśli ja już muszę grać takie warianty, ja nie powinienem w ogóle iść na c nawet jeśli to jest obiektywnie dobre. Pal licho z tym, że to jest dobre. Zrób chłopie Skoczek b 3, FB3, wieża A7, rożka, CB1D4, koń B5. Jedyny ruch, patrzcie w ogóle, jedyne posunięcie, bo cała, po całej reszcie jest równa. Czy powierza AD1, Hetman c 7 jest ok? A, ty znowu koń B5. No tak, no przecież to się wszystko opiera na tym motywie, zobaczcie. Ale wpalnik bym dostał, co? Koń B5, kurde, ale bym się złożył tutaj w pół. W pół bym się złożył. nie koniec B5. d 8 wieża D4, koniec D7, Hetman F7, GG. Koń B5, wieża D7, koń D4. A komp chce grać, go nie zdrzeć, tak? A ja liczyłem właśnie jakieś wieże F8. Nie, nie, nie wspomniałem wam o tym wieże F8, ale to. Co ja tu liczyłem? Tu. Hetman E4 i tu właśnie bicie, bicie, Hetman. I tu bicie, bicie i Hetman. H. Dobra, nie, już nie będę nawet się popisywał tymi wariantami. Patrz, to jest jedna wielka żenada. Mogłem zagrać go nie z D6. Mogłem zagrać go nie z D6, ale. No, tak nie. Bałem się tych ofiar na e 6 jakoś. Nie, no ale w ogóle po coś na taką pozycję, typie. No, ty, no teraz w ogóle borykasz się z konsekwencjami swojego głupiego podejścia. Hetman B6, wieża C1, wieża C7, Hetman G3. No bardzo dobry ruch. Wieża C5. Patrzcie nawet w ogóle te A3, co nie? W ogóle A3 i zrób ruch, gościu. A, i to jest właśnie dobry motyw, bo A3, hetman C7 też jest goniec B5. <noise> bo ja mogłem się tak w taki sposób przestawić i hetmanem bronić pianka i potem gońcem wyjść. A właśnie, tego wariantowanie pokazałem. Goniec B5 i po król D8 jest koń C6. Koń B3, wieża C6. Czarne, białe chcą wrócić na D4, no ale no to to... No tak, no i... Nie, nawet taki ruch A3, ja po prostu nie mam ruchu. Jestem w... Jestem w cukdzwangu, tak? Jestem w cukdzwangu. Naprawdę niesamowite. Koń B3 wieża C6, Hetman F4, F6. O, tu wciąż jest przewaga. Tu jest obiektywnie przewaga, tak? Ale a czemu nie koń D4? Jakoś tak. Goniec C5. Już ja widzę, jak ja gram taki ruch. Ja wiem, że wisi pionek. Nie jest to trudne, ale ja zagrałem F6, bo myślałem, że widełki są. Hetman E4, koniec B7. Hetman D3 wieża D6. Koniec C7, koń D4. G6. O, to patrzcie, że jak już tutaj e5, konie, hetman b6, czyli tu już jest równa pozycja, o to patrzcie, że jak już nawet się rozwiązałem problemy, to nawet nie grałem tak źle, f4, fe, wieża f8, wieża f2, wieża b7, król f7, nie no, to, to tutaj nawet już, 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 już post factum, jak już wybroni, wymieniły się Hetmany, to, no to dobra, to ten Kosakowski coś tam zagra, ale... Nie no, róbcie Roszadę, róbcie Roszadę, niech to wybrzmi w mikrofonie. Przester powinien zrobić: Roszada 00, zero, zero, albo nawet 000, zero, 0 zero, zero, myślnik zero. A ja zostawię króla w centrum jak cieć taki. Gadam wszystkim wokoło. Sam mówię na filmikach. Przecież nawet na turnieju w Danii, tak? Partia z Filipem Olsenem Boe, gdzie ja podkreślałem ten fakt, że ja zabezpieczyłem króla. Długa Roszada królejnym króla 1, on ma króla w centrum, to ja chcę to centrum otwierać i go atakować. No przecież no po to, po to ja to wszystko robię. A ja yy, postanowiłem sam nagle złamać te zasady i. Wiadomo, że szachy są grą konkretną, tak? I dobrze ludzie wiedzą, kiedy łamać dane zasady, ale ja nie jestem jeszcze na, na takim poziomie. Gościu, Roszadę zabezpieczyło. Co mnie tak tknęło z tym C5? Nie wiem. Myślałem, że wszystko policzę na... Widzicie. Nie zadbałem o bezpieczeństwo o króla. No tak, dobrze, może, bo to może nie wybrzmiało w tym filmiku, ale ja te partie wygrałem. Wygrałem te partie i nasza drużyna również najprawdopodobniej swój mecz zwycięży, ale... Żenada.